Przedstawiciel warszawskiej firmy Windprojekt z branży odnawialnych źródeł energii zaprezentował w trakcie sesji Rady Miejskiej koncepcję budowy elektrowni wiatrowej w Bielawie. Projekt zakłada budowę na peryferiach miasta trzech wiatraków, które korzystając z siły wiatru produkować będą ekologiczną energię. Farma wiatrowa miałaby powstać za Łysą Górą od strony Piławy Dolnej w odległości około 900 metrów od najbliższych zabudowań. To jest na razie w sferze pomysłu, ale to nie jest świeży pomysł, dlatego że radni w poprzedniej kadencji już na ten temat debatowali i można powiedzieć, że procedura już została rozpoczęta, aczkolwiek czy radni tej kadencji zdecydują się na elektrownie wiatrowe w Bielawie, to na tym etapie trudno powiedzieć. Po prostu jest propozycja firmy, dzisiaj żadnych decyzji, dzisiaj tylko informacja na temat za i przeciw takim elektrowniom wiatrowym. Pomysł, propozycja jest trzech obiektów za Łysą Górą. Rzeczywiście to ma swoje plusy i minusy. Sam jestem ciekawy, sam chciałbym dzisiaj usłyszeć argumenty za i przeciw. Są to elektrownie, które będą zlokalizowane w typowo wiejskim obszarze gminy Bielawa. I to są trzy elektrownie wiatrowe o nominalnej mocy przewidzianej do 3 MW każda z nich. I te elektrownie wiatrowe, tak jak powiedziałem, mają obszar, który można wykorzystać do lokalizacji. Jakby na podstawie tego obszaru my dokonujemy analizy i one są obsadzone, że tak powiem, w tym wiejskim, typowo rolniczym terenie. Spotkanie przedstawicieli firmy Windprojekt z samorządowcami zapoczątkowało dyskusję na ten temat. O tym, czy faktycznie ekologiczna farma powstanie w Bielawie, władze miasta chcą zdecydować po szerokich konsultacjach z mieszkańcami. Wiem, że projekt zagospodarowania miasta dotyczący usytuowania tam wiatraków już był wystawiony do informacji publicznej i to było w zeszłym roku, natomiast gdyby radni zdecydowali, żeby jednak rozważyć bliżej tą kwestię, to na pewno po drodze byśmy pytali mieszkańców, ponownie bym wtedy wyłożył ten projekt do konsultacji społecznych. Natomiast jeżeli chodzi o sygnały, które do mnie, siłą rzeczy pojedyncze dochodzą, to są bardzo różne. Są zdecydowani zwolennicy, jak i też zdecydowani przeciwnicy. Wiadomo, że muszą być przy tego typu budowlach uwarunkowania, normy prawne. Z informacji, które do tej pory zdobyłem, to usytuowanie byłoby daleko zapobiegające wszelkim uciążliwościom związanym z tymi wiatrakami, czyli tam odległości od zabudowań mieszkańców byłyby ponad 800 metrów, tam norma jest dużo mniejsza, także pod tym względem chyba nie powinno być niepokojów. Natomiast na tym etapie nic nie decydujemy, po prostu zapoznajemy się jako nowa kadencja z tematem. Jeśli chodzi o procedurę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ta procedura została wywołana stosownymi uchwałami jeszcze za poprzedniej kadencji przez poprzednią Radę i w tej chwili ta procedura jest już po etapie uzgodnień i tak zwanego wyłożenia do publicznego wglądu, w związku z czym można powiedzieć, iż właściwie ten miejscowy plan przygotowany pod elektrownie wiatrowe jest gotowy do uchwalenia. W przypadku monitoringów, które są niezbędne, by móc w przyszłości uzyskać tak zwaną decyzję środowiskową, my te monitoringi również mamy zakończone. Jak również niedawno został zdemontowany maszt do pomiaru wiatru, który de facto jest też niezbędnym elementem, by móc jednoznacznie stwierdzić, czy teren jest należycie wietrzny. Także jeśli chodzi o ten etap, to mogę powiedzieć, że właściwie jesteśmy tuż przed zakończeniem jednego z ważniejszych etapów, mianowicie uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który stanowić będzie akt prawa miejscowego zezwalający w tym miejscu po obszernych konsultacjach społecznych, uzgodnieniach z niezbędnymi instytucjami do lokalizacji elektrowni w tych wyznaczonych, ściśle wyznaczonych miejscach.
Budowa farmy wiatrowej idealnie nawiązywałaby do obranej przed laty strategii rozwoju Bielawy jako modelowego miasta ekologicznego. To właśnie tu prężnie działa Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. Realizowane są kolejne inwestycje promujące poszanowanie środowiska naturalnego oraz dynamicznie rozwija się edukacja ekologiczna. Muszę Państwu powiedzieć, że troszkę Wam zazdroszczę. Zazdroszczę Wam miejsca, w którym mieszkacie. Zazdroszczę Wam tej atmosfery, o której mówiła w swoim wystąpieniu pani prezes klubu pływania synchronicznego, ponieważ atmosfera, która jest w Bielawie tworzona nie tylko na potrzeby działalności sportowej i kulturalnej, ale również na potrzeby inwestycji, jest tu naprawdę wyjątkowo dobra. I z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że poprzednia rada i władze miasta, i mam nadzieję, że również obecna rada i władze miasta równie przychylnie będą patrzyły na inwestycje, nie tylko naszą, związaną z energetyką wiatrową, ale również wszelkimi innymi inwestycjami, które w tej gminie dzieją się, będą się dziać. Trzeba też pamiętać, że energia odnawialna systematycznie powiększa swój udział w rynku energetycznym. Najbardziej popularne stają się obecnie inwestycje w elektrownie wiatrowe, a do liderów pod tym względem zaliczani są Duńczycy, jak również nasi niemieccy sąsiedzi. Dla gminy powstanie elektrowni oznacza także dodatkowe wpływy do budżetu, około 300 tysięcy złotych rocznie.